first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay. Dzień dobry, witam Was z mikołajkowego śniadanka. Na śniadanko mamy jajka, które są dosyć nietypowe, bo wszystkie mają po dwa żółtka. Zaraz sprawdzimy, czy w tych kolejnych też tak jest. A do tego mało świąteczny smak herbaty, czyli herbata czerwona z mango i z papają. Jeszcze nie zrobiłam zakupów takich zimowych herbat, muszę to nadrobić. Jeszcze tylko Wam powiem, że nie jemy tego śniadania sami, bo jest z nami w kuchni Dyzma, która się tu chowa przed felką. O! Ale ona zabrała się za swoje śniadanko. Tu jest jeszcze potwór, który próbuje się dostać do kuchni. Cześć moi drodzy, dzień dobry w mikołajkowy poranek. Dzisiaj co prawda jest 7 grudnia, a nie 6, ale nas Mikołaj odwiedza dzisiaj. Pomyślałam, że uwiecznię ten dzień we vlogu, żeby mieć z tego fajną pamiątkę, ponieważ nie nagrywam w tym roku vlogmasów. Dlaczego? Dlatego, że u nas w domu jest atmosfera mało świąteczna, ponieważ mamy bardzo dużo zamieszania. Raz, że ja mam bardzo dużo pracy, a dwa, że moje koty pokłóciły się jakiś czas temu i walczą ze sobą niestety dość poważnie, bo na śmierć i życie prawie się zagryzają, no i musimy różne wprowadzać elementy, aromaterapię, leczenie, behawiorystę i tak dalej, więc mamy tak naprawdę bardziej więcej zamieszania niż przyjemności. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy dzień ze mną. No i to jest sprawca całego zamieszania w naszym domu. Kto by pomyślał? Felka dostaje CalmVet. Niektórzy weterynarze mówią, że to bardzo dobrze działa na koty, inni, że wcale. Natomiast Felka CalmVet bardzo lubi. Zaraz Wam pokażę. Siad! Proszę. Proszę. Matka, dawaj. Zaraz się będę ogarniać, ubierać i malować, ale dostałam dobre wieści, bo myślałam, że jedna rzecz mi nie przyszła do Bonito, która miała przyjść wczoraj i myślałam, że dzisiaj też już nie zdążę, ale zamówienie jest do odebrania, dlatego lecę to szybciutko odebrać, a potem jeszcze muszę spakować prezenty. Przyniosłam też choinkę. Będziemy ubierać. Jeżeli chodzi o choinkę, to są różne szkoły. Są zwolennicy choinki żywej i są zwolennicy choinki sztucznej. Do której grupy należycie? To mnie bardzo ciekawi. Ja jestem zwolenniczką choinki żywej, ale niestety Felka również, więc tylko w trochę innym tego słowa znaczeniu, więc u nas w zeszłym roku była choinka sztuczna. Zresztą kto pamięta, że Felka i tak tej sztucznej choince nie dawała spokoju? Gramy w zabawę, gdzie jest Felka. Postanowiłam, że tą choinkę jeszcze jakoś dotrzymam do świąt i zaraz pierwszego albo drugiego dnia świąt ją rozbiorę, bo to się mija z celem. Ja muszę cały czas zdejmować Felkę z choinki. I druga kwestia, czyli kwestia ubioru choinki. I są ludzie, którzy wolą takie estetyczne choinki, jedno bądź dwukolorowe, albo z ładnymi, naturalnymi, stonowanymi ozdobami. Natomiast ja należę do tej drugiej grupy, czyli u mnie musi być pstrokato, kolorowo, no tak wieś śpiewa i tańczy. Straciłam cierpliwość do rozplątywania światełek, scedowałam to na lojerka, ale muszę Wam pokazać, jakie sobie ostatnio zakupiłam bombki w Pepco. Tak a propos choinki w stylu wieś śpiewa i tańczy, no nie mogło zabraknąć jednorożców. Cześć! Chodź, wystąpimy razem.
Ja oczywiście w niedoczasie, nie wyróbka, ale obiecałam mojej mamie, że wydrukuję jej mojego e-booka. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, ja napisałam e-booka pod tytułem Lojerka miałam być adwokatem, bloguję o prawie. I w tym e-booku zawarłam moje doświadczenia ze studiów prawniczych, aplikacji adwokackiej i pracy prawnika. Myślę, że ten e-book może być taki przydatny dla studentów, aplikantów, dla osób, które myślą o karierze prawnika oraz dla osób zainteresowanych moją historią. Odsyłam Was do filmiku, w którym mówiłam więcej o tym e-booku. Christmas tree, how richly God has decked thee.